Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam film prawy krzyżowy. Prawy krzyżowy stosujemy w kontrze na lewy prost. Możemy go zastosować przeciw osobie, która kontroluje walkę lewym prost. Innymi słowy, zawodnik, który dużo bije ciosów lewym prostym. Partner atakuje, ja będę kontrował na jego atak lewym prostym. Tak? Cała sztuka polega na tym, żebym zdążył na jego lewy prosty. Dwa, trafiłem. Jeszcze raz. Zobaczcie sobie z drugiej strony. Jakie tutaj możemy mieć błędy? Najważniejsze jest dla mnie to, że ja muszę zdążyć ze swoją akcją, zanim on mnie trafi, ale on jest inicjatorem akcji. Nie może być takiej sytuacji, atakuj. Ja od razu, zanim on uderzy, próbuję zrobić krzyżowy, bo to nic nie da. Czekam spokojnie, pa, i trafię. Czyli pierwszy błąd może być tutaj mini. Drugi. On zaatakuje, a ja nie zdążę wykonać swojej akcji. Dzisiaj ja dostałem, a on nie. Tam chwilę później. To ten czas już by nie miał siły. Kolejna rzecz, na którą chcę Was uczulić, w momencie, kiedy on wchodzi, żeby tu nie schodzić za nisko. Niektórzy tak robią, zaatakuj. O, tu się bardzo kładą, to o tej ręce zapominają. Trzeba pamiętać, że on drugą ręką, jak ja go atakuj, tak, trafię go na przykład tu w bark, po krysie, albo on się schowa i ten cios nie dojdzie do celu, a ja jestem w tej pozycji, to albo kolanem, albo tą ręką może mnie uderzyć, tak, najzwyczajniej w świecie. Weź ściągnij, tak, tak, i jest pozamiatany. Więc dwie rzeczy. Czekam na jego atak, a druga opcja, robię minimalne zejście do środka. Tak? Mniej więcej na tyle, żebym ominął bezpiecznie jego rękawice. Hop. Hop. I teraz zobaczcie, jak tu go skutecznie trafiłem, to ja jestem w bardzo dobrej pozycji, żeby móc dalej atakować. Czy tutaj, czy tutaj. Ok? Jak wykonujemy krzyżowy? Głowa i barki idą w lewo, a ręka idzie tak, do boku, do góry i z góry na dół. Hop. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Tu ja wykonuję głową, wykonuję unik, ręka odchodzi od głowy, do góry, skręcam, łokieć daję do góry i w dół. Czyli